Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka Cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach? To dla Ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Joanna Miziołek. I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach polityki. Teraz, ponieważ toczy się kampania europejska, będą to głównie kulisy tejże kampanii i dziś będziemy mówić o nieustającej wojnie w PiS-ie. To niby nic nowego, ale ciągle dochodzą nowe informacje. Kto z kim wojuje, w jaki sposób i dlaczego. I kto zginie. I kto zginie na koniec. Będziemy mówić o Tobiaszu Boheńskim, który podobno ciągle jest uważany za fantastycznego kandydata na prezydenta PiS-u w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i o kampanii Platformy Obywatelskiej. Trudno jest mówić o czymś, co nie istnieje, ale to trudno jednak, dotrzeć. Nie, tak, ale jednak postaramy się co nieco powiedzieć. Nienawiść w PiS-ie no jest po prostu ogromna i to jest niesamowite, bo wydawać by się mogło, że oni gdzieś tam publicznie starają się tłumaczyć. Nawet Patryk Jaki na spotkaniach, ja oglądałam jedno chyba spotkanie z Rybnika, gdzie on zapytany o to, że to przecież wy odpowiadacie za ten Zielony Ład, zaczął tak trochę jakby tłumaczyć Mateusza Morawieckiego, że miał pistolet przyłożony do skroni, że on oczywiście by tego nie zrobił, tak jak Mateusz Morawiecki, no ale że nie można porównywać ich do Platformy Obywatelskiej. Więc wydawać by się mogło, że ta wojna jest zawieszona. No ale jak się z nimi porozmawia... Przynajmniej do wyborów, nie? No tak, ale jak się z nimi porozmawia nieoficjalnie, to tam jest tej żółci, tej nienawiści, tego... Ja w ogóle nie wiem, jak może tak funkcjonować, się tak nienawidzieć wzajemnie. No i tam oczywiście jest walka. Walka jest teraz z Mateuszem Morawieckim, który... To zawsze z nim jest walka. Który jeździ w czasie kampanii i promuje swoich bliskich współpracowników, polityków, z którymi no, sympatyzuje. Gorzej o nich mówią ci ludzie, którzy... Nie powiem tego wulgarnego słowa, powiem tak, swoich jakichś tam, że promuje Mateusz Morawiecki. No i wchodzi w szkodę. Wchodzi w szkodę między innymi Jackowi Kurskiemu, wchodzi w szkodę Patrykowi Jakiemu, no bo tutaj z jednej strony mamy Dolny Śląsk, na którym promuje Michała Dworczyka, Mateusz Morawiecki z drugiej strony. No mamy... i kto tam niby kandyduje? Kurski? Albo Jaki? Oni po prostu krytykują Morawieckiego, atakują go, dlatego że lubią, a nie tłumaczmy się, że wchodzi im w szkodę. No troszkę może Jakiemu wchodzić w szkodę, bo tam kandyduje jednak Beata Kempa. No i ja usłyszałam ze strony Suwerennej Polski, że tam wszystko jest możliwe, że tam tak naprawdę może być nawet jeden mandat i albo zdobędzie go jedna z dwójki z PiS-u tutaj, albo na przykład Beata Kempa, więc że paradoksalnie te listy nie są tak dobrze ułożone, jak Jarosław Kaczyński myślał, ponieważ ten oni wzajemnie sobie zjadają elektorat, że te listy śmierci nie tyle jakby są taką lokomotywą napędzającą, tylko właśnie, no bratobójcza walka, no po prostu to, co się tam dzieje, więc te emocje są naprawdę ogromne, ale to nie tylko to jest przykład Dolnego Śląska, bo inny przykład to jest Mazowsze, gdzie kandyduje już Jacek Kurski. No tak. I gdzie podobno jednego weekendu był Mateusz Morawiecki i no ja usłyszałam, cały weekend tam ten Mateusz spędził, promując panią Marię Koc, która kandyduje właśnie na liście mazowieckiej. No i tutaj on, ten polityk, z którym rozmawiałam, twierdzi, że po prostu tak nie może być, że też właśnie Jacek Kurski chodzi do Jarosława Kaczyńskiego i mówi, że trzeba go zdjąć z kampanii tego Mateusza. Dlaczego on tak jeździ i nam szkodzi? Nam szkodzi, no ale w domyśle Jacek Kurski myśli sobie, no mnie szkodzi, bo jak Maria Koc zostanie wypromowana, to co wtedy z moim mandatem, myśli sobie Jacek Kurski. No tak i no i no to ja się tak zapytałam, to co, to jakby zabiegi Jacka Kurskiego nic nie pomagają? No i słyszałam, że nie pomagają, bo Mateusz i tak się wszędzie pcha. Sam się pcha, nikogo nie pyta i jeździ. No i tak trochę jest, że gdzieś tam na tym Mazowszu ten Jacek Kurski może mieć problemy, bo
też Marcin Duma o tym mówił w trzecim śniadaniu Marcina Mellera, że podobno on ma bardzo słabe notowania na Mazowszu. Ludzie go po prostu nie lubią. O ile miał na tej wcześniejszej liście, z której miał kandydować, słabe notowania i dlatego go zdjęli z tej jedynki i włożyli go na Mazowsze, to okazuje się, że jak zrobili badania na Mazowszu, to znowu jest to samo. Nie jest lepiej. Nie jest lepiej. Czyli ludzie go po prostu nie lubią. A nie ludzie go na Pomorzu nie lubią, tak? Bo on zdaje się miał na Pomorzu kandydować. Nie, na Pomorzu. Wszystko jedno. W całej Polsce go nie lubią. I tyle. Nie lubią. Znaczy, on jest po prostu jakby popularny, ale jest lubiany, tak? To tak, tak bywa czasem, że kogoś po prostu znamy, ale nie za bardzo byśmy chcieli, żeby na przykład reprezentował nas w Unii Europejskiej. Szczególnie, że pewnie ludzie sobie zdają z tego też sprawę, że po pierwsze, ja myślę, że tutaj akurat o ile ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile europosłowie zarabiają, że to jest bardzo dużo pieniędzy w porównaniu właśnie do polskich parlamentarzystów, to jednak w przypadku Jacka Kurskiego te pieniądze mogą odgrywać rolę, ponieważ no, on był prezesem TVP i cały czas była mowa o tych miliardach na TVP, o tych gwiazdach, o tym wszystkim, co tam się działo. Później Jacek Kurski pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby znowu zarabiać w Banku Centralnym i się teraz okazuje, że co? Że Jacek Kurski znowu miałby mnóstwo pieniędzy zarabiać i jakby być może też wyborcy dostrzegają to, że kieruje nim tylko kasa. Tylko kasa. Ja myślę, że to nie jest ten problem. Nie? A nie. Główny problem z Jackiem Kurskim polega na tym, że wszyscy doskonale wiedzą, iż telewizja w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez ostatnie 8 lat, o ile ktoś oglądał telewizję publiczną, to było autorskie dzieło Jacka Kurskiego. I nie mówimy tutaj o disco polo, które się wylewało z każdego kanału, choć mogłabym mieć trochę o to pretensji, ale nie tylko to. Jak się oglądało no dobrze? I nie chodzi tutaj oczywiście o Sylwestrę marzeń w Zakopanem, tylko chodzi o propagandę. A ta propaganda, która się wylewała z ekranów, była naprawdę paskudna. I nie podobało ci się? Wiesz co, ja na wszelki wypadek przestałam oglądać telewizję dużo, dużo wcześniej. Nie oglądałam jej, ale to, co czytałam, mi wystarczyło w gruncie rzeczy, więc jak raz ktoś z rodziny włączył telewizję i nie wiedziałam, który kanał jest włączony, to od razu było poznać, że to jest publiczna, bez nawet patrzenia w ekran. Po prostu tam ten przekaz był tak tendencyjny, tak jednoznaczny i tak podkręcony propagandowo, a także emocjonalnie, że no, naprawdę nigdy bym nie powiedziała na telewizję publiczną, że to szczujnia, tak jak mówili byli przeciwnicy PiS-u, ale z całą pewnością nie była to ani obiektywna telewizja, a w ogóle to była po prostu nieznośna i nie do wytrzymania i nie do oglądania dla ludzi, którzy nie lubują się w agresji, bo tam po prostu ta agresja się wylewała nieustająco. Zatem ludzie to pamiętają i wiedzą, że to jest dzieło Jacka Kurskiego. A ci ludzie, którym się podobała TVP, przecież było mnóstwo takich ludzi, to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no nie możesz o nich zapominać. Nie zapominam i o nich, oni się przenieśli do Telewizji Republika. Oczywiście, bardzo dużo ludzi akceptowało to i im się to podobało. Tyle tylko, że to jest żelazny elektorat. Żelazny elektorat, który stanowi zbyt małą grupę, żeby można było, wiesz, zdobywać naprawdę dobre punkty. Ale moim zdaniem jednak nawet i ten żelazny elektorat pod koniec był sceptyczny wobec telewizji publicznej i jej profilu. Zatem sądzę, że Jacek Kurski po prostu no, będzie opór przed tym, żeby go nagrodzić wyjazdem do Brukseli. Niezależnie od tego, jak dobrą kampanię zrobi. Prawdę mówiąc, dziwię się o tyle Jarosławowi Kaczyńskiemu, że wstawił Jacka Kurskiego na tę listę, no bo miała być ta kampania jego. Czy zauważyłaś jego kampanię w Warszawie? Nie ma. On po prostu czeka, aż mu ten mandat spadnie z nieba. No, co prawda do końca, do wyborów jest jeszcze miesiąc, ale czyli 4 tygodnie dokładnie, ale tam po drodze 1 tydzień będzie, to będzie Boże Ciało, w związku z tym to jest taki tydzień wyłączony z kampanii, bo ludzie znowu będą sobie robili mosty i wyjeżdżali. Także realnie kampanii tutaj... Joanna Mucha powiedziałaby, że to jest nieprawda, ponieważ żelazny elektorat PiS-u nie wyjeżdża na majówki tego typu
Bardzo mi przykro stwierdzić, że przez Joannę Muchę przemawia taki stereotyp, taki bolesny stereotyp, a dlatego, że bolesny, że ludzie, którzy kierują się stereotypami w swoim myśleniu politycznym, po prostu są nierozsądni, żeby nie powiedzieć wręcz głupi. Zatem nie należy tego słuchać, że elektorat PiSu nie wyjeżdża na majówki. On też wyjeżdża, a poza tym nie chce w czasie majówki słuchać polityków, którzy będą zachwalali swoich kandydatów, siebie jako kandydatów do Europarlamentu i mówili, jakie wielkie czyny przed nimi stoją, które zrealizują w owym parlamencie. Powiem ci tak, ja to w ogóle nigdy nie chcę słuchać ich, jak oni mówią, jacy oni są wspaniali, czego to nie zrobili, czego to nie zrobią. Po prostu czuję w tym taką jakąś dużą nieszczerość i no może o tyle dobrze, że ja tutaj w Warszawie właśnie nie ma kampanii, więc bardzo nie czuję się zmuszona do tego, żeby oglądać tych polityków i mnie tak nie zaczepiają. Natomiast właśnie tutaj w Warszawie Tomasz Bocheński, tak, będzie kandydował. A, Tomasz Bocheński, tak, ma kandydować na europosła. No właśnie, i z nim podobno jest jakaś taka historia, o czym opisywało Radio Z, że Jarosław Kaczyński postanowił, że on ma przeskoczyć na tej liście miejsce pierwsze, czyli panią Małgorzatę Gosiewską, i dlatego dał mu 200 tysięcy złotych na kampanię. I ta kampania ma być rzeczywiście taka mocna, bo on w przyszłości, Jarosław Kaczyński, wyobraża sobie, że Tomasz Bocheński będzie drugim Andrzejem Dudą. To znaczy, że wyciągnie go tak jak to właśnie królika z kapelusza. My nawet ostatnio też przeglądałyśmy, jak to było z tym Andrzejem Dudą, że on był europosłem. On był europosłem w 2014 roku, w 2015 został prezydentem, czyli rzeczywiście takiego kariera europosła nie była zbyt długa i rozumiem, że przynajmniej tak opisuje Radio Z, że to zamierzenie byłoby podobne. 2024 zostajesz europosłem, 2025 zostajesz prezydent. No niby tak, ale nie wiem, czy wzięte zostały pod uwagę następujące rzeczy. Otóż Andrzej Duda jest takim autentycznym Trybunem Ludowym. On świetnie wypada na wiecach. O Tomaszu Bocheńskim nie można tego powiedzieć. No nie można. Jak widzieliśmy już jedną jego kampanię. To jest pomysł z gatunku dziwacznych. Chciałam powiedzieć ale nie powiem tak. Z dziwacznych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli się już sprawdziło człowieka i już widać, że on nie podoła. Nie podoła. Wziął w Warszawie, owszem, elektorat, twardy elektorat PiSu. Tak, tyle dostał poparcia, ile wynosi, nawet mniej niż twardy elektorat PiSu. I mówimy o wyborach na prezydenta Warszawy. I to wszystko. W kraju prawdopodobnie będzie tak samo. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zetrze się w tych wyborach z Rafałem Trzaskowskim, z którym jeżeli przegrał. Jeżeli będzie kandydował. Ja pamiętajmy, że może Donald na Tusk. Na 90% zakładam, że będzie to jednak Rafał Trzaskowski. A ja na odwrót. Zobaczymy. No dobrze, to jeżeli będzie kandydował z Rafałem Trzaskowskim, no to przecież już raz z nim przegrał. No to w ogóle nie ma takiej ludzkiej siły, żeby wygrał z nim po raz drugi, tylko dlatego, że będzie przez pół roku w Europarlamencie. A jeżeli się zetrze z Donaldem Tuskiem, moim zdaniem Donald Tusk po prostu z jego na śniadanie. Dwa już razy przegra. W pierwszej fazie tej potyczki. To ja już mówię, czemu bronię mojej teorii, że to jednak może być bardziej Donald Tusk, dlatego że dzisiaj jak się rozmawia z Platformą, to oni mówią, co w końcu też uważam, że jest prawdą. Jest to jakby, jesteśmy po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a w wyborach prezydenckich będzie półtora roku po, no być może nie udolnych, ale rządach koalicji tej obecnie rządzącej, ale to na razie jest dopiero półtora roku wtedy będzie i ludzie nie będą aż tak zmęczeni jak po 8 latach rządów. I teraz pomijamy Szymona Hołownię, tak? Nie wiem, politycznie będzie pewnie Donald Tusk starał się go zabić. Teraz ma swoje, jakby poustawiał wszystko w partii, no bo i Marcina Kierwińskiego odsunął, ludzie Rafała Trzaskowskiego gdzieś są na boku. No i on, teraz partia powie, dobra, Donald, chcesz, kandyduj, proszę cię bardzo. I Donald Tusk, kandydując na dzisiejszy moment, powiedziałabym, z każdym kandydatem PiSu wygrywa. Czy to jest Mateusz Morawiecki? Moim zdaniem wygrywa. Wygrywa z Tobiaszem Bocheńskim, to w ogóle wygrywa. I dlatego niech PiS trochę pomyśli w takim sensie, jeżeli chce w ogóle nie wyjść zupełnie pokonanym w tych wyborach, żeby ten kandydat wszedł do drugiej tury, bo jak się ostatecznie okaże, że wezmą jakiegoś Płażyńskiego albo
przepraszam za Kaspra Pogorzyńskiego, nie znam go tak dobrze, ale to też jest moim zdaniem trochę taki name jak Bocheński, chociaż chyba trochę większy, trochę większe nazwisko, to prawda. Jeżeli się pamięta po prostu Macieja Pogorzyńskiego, czyli jego ojca. Ale też nie wiem, jaką on ma osobowość, to znaczy, czy on jest trybunem ludowym, czy raczej jest właśnie takim chłopakiem bardziej zamkniętym w sobie, no to wtedy moim zdaniem, no może nawet nie dojść do drugiej tury, no bo wyobraźmy sobie, znaczy załóżmy jeszcze, że ten Szymon Hołownia kandyduje i wszystko jest okej, Donald Tusk jakoś tam nie zabija, no to wtedy może zostać Hołownia prezydentem, no, tak? No, właśnie. Być może PiS po prostu zadziała tak, że skoro jakby Tusk wystartował, że skoro i tak nie ma z nim szans, no to niech chociaż Hołownia. Klęska naszych wrogów jest naszym sukcesem. No, tak też może być, ale myślę, że do tego momentu... Jest to szansa dla Szymona Hołowni w każdym razie. Ale skoro wspomniałaś o Donaldzie Tusku, że on tak wszystkich odsunął, to swoją drogą usłyszałam niedawno taką opinię od człowieka właśnie z obozu rządzącego, że on się dziwi, iż Donald Tusk wszystkich jakich w miarę ogarniętych swoich ministrów czy polityków odsyła do Brukseli. Tutaj wymienił nie tylko Kierwińskiego, Sienkiewicza i Budkę, no, którzy jednak byli takimi bliższymi współpracownikami, mniej więcej wiedzą, o co chodzi w polityce. Jeden był sekretarzem generalnym, drugi był przewodniczącym Platformy, co prawda fatalnym, no ale jako taki współpracownik może się przydać, że odsyła też do Brukseli szefów komisji śledczych. Według mojego rozmówcy oni jednak należą do tych bardziej błyskotliwych polityków. No Joński i Dariusz Joński oni? I Krzysztof Szczerba, że należą do bardziej błyskotliwych. To był dopiero suchar. I powiem szczerze, i mój rozmówca powiedział, że on nie wie, z kim w takim razie Donald Tusk zamierza pracować. Przecież on potrzebuje tutaj współpracowników na miejscu. Nie zamierza pracować, o to mi chodzi właśnie. No ale jako prezydent też musi mieć ludzi, z którymi współpracuje i partnerów w rządzie, z którymi będzie korespondował. Widzisz Andrzeja Dudę i jego otoczenie, które albo wzajemnie się też tam gdzieś żre, albo ciągle wymienia. Taki urok pałacu prezydenckiego. Dokładnie. I tutaj też będzie ten urok pałacu prezydenckiego. To znaczy, według moich rozmówców, po prostu Donald jest bardzo zmęczony tym, że zdaniem, z którego nic nie wychodzi. On nie ma z kim nawet tego robić. Przecież on już, podobno oni mówią, żeby tylko dali mu tą prezydenturę, będzie sobie 10 lat prezydentem, usiądzie tam z Pawłem Grasiem, napiją się winka. Dlaczego 10? Skąd taki optymizm? No, jak Andrzej Duda mógł i Aleksander Kwaśniewski mógł. Ale, oni się starali. No tak, no ale nie wiemy, jak było z Lechem Kaczyńskim, któremu też to przecież zostało przerwane przez katastrofę smoleńską, więc no nie wiemy, jak to jest. Natomiast wtedy sobie tam usiądzie, będzie mógł patrzeć z takiej perspektywy i nawet mi mój rozmówca powiedział i nawet wtedy on odda temu Kosiniakowi to rządzenie. Po prostu, żeby tylko dali mu święty spokój, bo się nie da z tymi ludźmi rządzić i on to widzi. To znaczy jednych wymienia na drugich. Po prostu tam nie ma kim tego robić. I myślę, że Donald Tusk po powrocie z Brukseli trochę to zaczął widzieć, że to rzeczywiście jest bardzo słabo i być może stąd taki plan prezydencki. No tylko musi to jeszcze partyjnie ułożyć i tak politycznie to ułożyć, tak? Wobec tego, że Szymon Hołownia też gdzieś zniknął. No zniknął, no bo co ma robić, skoro jest bez przerwy atakowany ze strony koalicjantów, którzy powinni jakoś tam z nim współpracować, a myślą tylko o tym, jakby go wygryźć, przynajmniej na tym etapie, kiedy kandydatem jest Rafał Trzaskowski. No bo gdyby się okazało, że będzie to Donald Tusk... Ja przekonałam cię. Nie przekonałaś mnie, bo ja nie mam przekonania ani do jednej, ani do drugiej wersji Rafała Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że na 90% on będzie kandydował. Ale czy to się nie zmieni w trakcie, no to się tak naprawdę dopiero okaże. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby to zmienić. No ale dobrze, możliwe, że tak. Możliwe, że się zmieni. Ale krótko mówiąc, jest tak, że Szymon Hołownia, prawdę mówiąc, jest największym zagrożeniem dla Donalda Tuska. Dla Rafała Trzaskowskiego nie. Rafał Trzaskowski jest politykiem, który wygrałby bez najmniejszych problemów z Szymonem Hołownią, bo Szymon Hołownia jest za bardzo utożsamiany. Nie wiem, czy Donald Tusk też nie. Szczerze mówiąc, jak teraz na to patrzę, to jednak ten, wiesz co by było? To znaczy, byłby walec medialny, silni razem, chcesz nam odebrać prezydenturę, wkładasz kij w prychy kali. No w drugiej turze to już nie chcesz nam odebrać prezydenturę. No tak czy inaczej, albo ten. Ale nie chcesz, żeby do końca był porządek demokratyczny wprowadzany. Szymon Hołownia zablokuje
ustawę aborcyjną, byłoby na niego taka jazda bez trzymanki, że to jest głowa mała. Byłaby taka jazda. Niemniej jednak, jak usłyszałam od jednego z moich rozmówców, Donald Tusk boi się tylko tego jednego, że wyląduje w drugiej turze z Szymonem Hołownią. Zatem chyba pewne obawy o zwycięstwo Hołowni są. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Skoro mówiłyśmy o wyborach europejskich i o Warszawie, gdzie tu nikt mnie nie zaczepia jako kandydat, ani ciebie, ani chyba warszawiaków wszystkich, nikogo. No to właśnie jeśli chodzi o samą Platformę, to kampania warszawska nie istnieje. Generalnie jak rozmawiałam z politykami Platformy, to w ogóle kampania Platformy nie istnieje. Ja nie wiem, czy oprócz, Bartosza Rukowicza, który zawsze robi takie bardzo silne kampanie, to ja tam za bardzo tego wszystkiego nie widzę. Oni chyba myślą, że po prostu wybory europejskie się im należą, no bo są partią proeuropejską i tyle. A jeśli chodzi... Nie no skąd? Oni rozumują zawsze, tak jak zawsze. Donald Tusk w ostatnim tygodniu wsiądzie w autobus o i nie. wygra dla Oni nas te wybory. Zmęczony. Ale oni tak myślą. Mamy Donalda Tuska, naszą Wunderwaffe. I Wunderwaffe wygra. Zrobi to za nas. No tak, ale tutaj w Warszawie rzeczywiście jest takie przekonanie, że nie trzeba się starać. Przynajmniej Hanna Gronkiewicz-Waltz ma takie przekonanie, że już jest Marcin Kierwiński pokonany, że ona i tak zdobędzie ten mandat, więc nie robi kampanii. A ona startuje z drugiego miejsca, dodajmy dla wyjaśnienia, a Marcin Kierwiński z pierwszego tu w Warszawie. Ale rzeczywiście jest bardziej rozpoznawalna od Marcina Kierwińskiego. Poza tym była prezydentem Warszawy, więc już w ogóle. Prezesem NBP-u była też. Można to przypomnieć też. No i tutaj jest, że tylko rzeczywiście walczy Michał Szczerba o ten mandat warszawski. Czwarte miejsce na liście. Nie wiadomo, to jak, musi powalczyć, jeżeli nie chce wejść. Nie wiadomo, wejść. Jak tutaj będzie. Jak się okaże, na przykład przeskoczy, tak? To też wszystko jest możliwe. Tak naprawdę te wybory europejskie pokazują, że dużo ludzi, którzy wydają się pewniakami, mogą tymi pewniakami się nie okazać na końcu. No ale tak generalnie ta cała kampania jest bardzo, bardzo słaba. I być może to też wynika z tego, że właśnie sekretarz generalny, którym jest Marcin Kierwiński, no tą funkcję niebawem straci, więc co on się będzie starał jeszcze mobilizować ludzi do tego, żeby się organizowali, żeby działali w czasie kampanii, skoro jakby tutaj Donald Tusk postanowił go od wszystkiego odsunąć i zaczynają się pojawiać też takie spekulacje, kto może być... O własny mandat mógłby zabiegać, o własny. Ale on nie chciał. Ale jak nie zdobędzie mandatu, to kim będzie? A może mu już wszystko jedno? Nikim. A może już mu wszystko jedno, słuchaj. To znaczy po tym wystąpieniu z pogłosem, to myślę, że już trochę pokazuje, jaka kondycja taka psychiczna dzisiaj jest Marcina Kierwińskiego. Podobno jest bardzo słaba. I oni mówią, że nie wiedzą, czy dlatego jest słaba i dlatego go Tusk odwołał z szefa MSWiA, bo tam rzeczywiście nie dawał sobie rady, nie ogarniał tego. Za duża była presja. Tutaj służby, tutaj w ogóle jakieś wydarzenie, tak jak mówiłaś o tym, tak? Czyli w Kamiński, Wąsik, w Pałacu Prezydenckim trzeba nasłać policję. Policja w Pałacu Prezydenckim. Tak? Znaczy ta presja była zbyt duża na tego człowieka i on sobie z tym ewidentnie nie radził. A teraz jest jeszcze gorzej, no bo jakby stracił stanowisko. Więc myślę, że on po prostu nie ma ochoty walczyć o nic, zupełnie o nic. I po nim to rzeczywiście widać. No, ale pojawiają się spekulacje, kto mógłby go zastąpić na tym jakże zaszczytnym stanowisku sekretarza generalnego. No i na początku były takie typy, jeśli chodzi o Pawła Grasia. No ale nie wiadomo, czy nim zostanie, bo Pawłowi Grasiowi, podobnie jak Donaldowi, się już nie chce. No. A to straszna charuwa jest bycie sekretarzem generalnym. A główne kwalifikacje sekretarza generalnego to jest tak naprawdę picie wódki z działaczami terenowymi. Zatem no i... musi to być ktoś trunkowy, krótko mówiąc. Tutaj Paweł Graś by się pewnie przydał. Ale no jednak PESEL robi też swoje i myślę, że już po prostu się mu nie chce używać, szczególnie po tym, jak był w Brukseli. Wątroba już nie ta. Wątroba nie ta. Można było się napić winka, zjeść mule, tutaj porozmawiać sobie przyjemnie, a teraz co z działaczem jakimś rozmawiać, załatwiać mu coś, kombinować, żeby wywieszał banery. No nie, nie chce się. No i gdzieś kandydatką w tym wszystkim ma być pani Monika Wielichowska, która jest wicemarszałkiem, tak? Sejmu. Wicemarszałkiem Sejmu, tak. No i tutaj pytanie, skoro mówisz o tej wódce, to ale nie wiem, to każdy sekretarz generalny to jak ona to podoła, powie. Chyba że mnie zrobiła no nie podoła, no nie podoła. Zamiast wódki. Nie. Kobiety się nie nadają na to stanowisko, sekretarzy generalnych partii, zwłaszcza takich partii wodzowskich. W związku z tym ja jej nie widzę na tej funkcji. Jeżeli to ona będzie tym sekretarzem generalnym, to tam nikt jej nie będzie szanował. Ci ludzie są
przyzwyczajeni do dwóch typów zarządzania. Typ zarządzania Grzegorza Schetyny, który po prostu ich wszystkich zastraszał. Być może nie pił z nimi wódki, ale na pewno ich zastraszał. Natomiast właśnie albo ten typ Grasia z napojami wyskokowymi a nie wyobrażam sobie pani Wielichowskiej, która będzie po prostu zastraszała tych działaczy terenowych. To przypomnę tylko z taśm, co wynikało opublikowanych przez Wprost, jeśli chodzi o zmiany na stanowisku sekretarza generalnego z Grzegorza Schetyny na Pawła Grasia, to Paweł Graś, tutaj wypikane były przekleństwa, że ci ludzie wyszli z niewoli egipskiej, tak, kiedy ja zostałem sekretarzem generalnym, no bo tak. Grzegorz ich tak... No to wiadomo, że lepiej się napić z sekretarzem generalnym niż dostać po uszach. Tak, niż tam po uszach. To jest bardzo duży eufemizm. No tak, no ale wracając do kampanii Platformy Obywatelskiej, to nie jest tak, że ona tylko w Warszawie nie istnieje. Bo tutaj Platforma w zasadzie może być pewna, że przynajmniej, no nie wiem, chyba jakieś 2 mandaty to weźmie na pewno. A zapewne ma ochotę na więcej, bo tutaj Platforma bezwzględnie wygrywa. Więc przy dobrych wiatrach powinna mieć 3-4 mandaty. Ale jak poprowadzi kampanię źle, no to oczywiście tych mandatów nie będzie. Ale jest jeszcze właśnie Dolny Śląsk, o którym wspomniałaś i mówiłaś to w kontekście PiSu, że tam być może będzie tylko jeden mandat. Znaczy nie, no to tak mówią politycy suwerennej Polski, tak jest, mówią, no bo tak. Jakby chcą, żeby dostała Beata Kempa, no ale też mówiąc oczywiście z zastrzeżeniem, że być może któryś z polityków PiSu dostanie jeden mandat. No tak, ale tak mówią, że będzie jeden mandat, ale ja usłyszałam od wrocławskiego polityka, że Platforma być może zdobędzie tylko jeden mandat na tym Dolnym Śląsku. Kto zdobędzie więcej? Resztę tych mandatów, tego nie wiem. Ale krótko mówiąc, tam podobno żadnej kampanii nie ma. A Bogdan Zdrojewski, obecny poseł Platformy i szef Komisji Kultury, napisał na Twitterze, taką oto wiadomość, typu dzień dobry państwu, będę kandydował na europosła, ale nie zobaczycie moich plakatów nigdzie, chyba że w miejscach, w którym będę mógł je rozwiesić na czyichś prywatnych ogrodzeniach. I zapraszam, żeby ludzie się zgłaszali, gdzie mógłbym wywiesić ten swój plakat. I cóż to oznacza? No oznacza tylko tyle, że Bogdan Zdrojewski nie dostał pieniędzy na kampanię. Jest jedynką na Dolnym Śląsku, zatem w ciemno może sobie powiedzieć, był prezydentem tego miasta, zatem w ciemno może sobie powiedzieć, że mandat zdobędzie. No ale na listę nie popracuje, jeżeli będzie prowadził w taki niemrawy sposób kampanię, której nie ma, której nie widać. I właśnie ten mój rozmówca powiedział, że no jak tak dalej pójdzie, to Platforma zdobędzie tylko jeden mandat na Dolnym Śląsku. No to by było słabe. No i to by było słabo, właśnie. I mój rozmówca dalej kontynuował, że Donald Tusk pewnie na koniec kampanii wsiądzie rzeczywiście w jakiś transport, objedzie Polskę i troszkę zmobilizuje ludzi. No ale sądząc po tej kampanii twitterowej, którą prowadzi Donald Tusk, no to ja mam wrażenie, że właściwie to zaczął przypominać takiego poborowego z dowcipu, któremu wszystko się kojarzy z jednym. Z czym? No z PiS-em. Cokolwiek by, o czymkolwiek się by Donald Tusk... Co innego powiesz, naprawdę. No bo w dowcipie było co innego. Ale o czymkolwiek, cokolwiek Tusk omawia, to na końcu zawsze mówi i PiS właśnie, PiS, to PiS, PiS to są PiS, ruscy PiS, agenci, PiS. Tak, to są ruscy agenci. I prawdę mówiąc, on nie ma żadnego innego przekazu. Na pewno tam do jakiejś części ludzi to trafi, ale czy trafi do tylu ludzi, żeby wyprzedzić chociaż o jeden mandat ten PiS, no, naprawdę się zaczynam zastanawiać. Gdyby PiS nie ustawił takich marnych list, bo moim zdaniem ich listy marne są marne. Co? Znaczy tak. Nie, ja uważam, że są... Ja na przykład uważam, że listy PiSu są za silne. To znaczy, że Jarosław Kaczyński za silnych ludzi wstawił. To znaczy, i tutaj przykład, o którym mówiłaś, Dolnego Śląska, bo tutaj, no, gdzie jest Michał Dworczyk i on tak bardzo dużo robi w czasie kampanii, więcej od tych pani no Zalewskiej i Beacie Kempie, to on może zdobyć na przykład ten jeden mandat, a nie pani.
kampanię i zjadając te elektoraty Anny Zalewskiej i Michała Dworczyka się zjadają na Dolnym Śląsku. Anny Zalewskiej tak, ale jeśli chodzi o Beatę Kempę, nie, bo ona ma troszeczkę inny elektorat, tylko jej dlatego pech uważam, polega że na są tym... za silne, bo ale jaki pech jest Beaty Kempy? Tak, i że nie ma Zbigniewa Ziobro. Tak, to jest prawda. I szczerze mówiąc, ja nawet jak tak obserwuję te kampanie, które one się tam toczą, to wydaje mi się, że Anna Zalewska prowadzi aktywniej kampanię od Beaty Kempy. To jest paradoksalnie, nie? Że Beata Kempa jest w mniejszej ilości miejsc. Jakby, że z jednej strony ona była zawsze takim politykiem bardzo rozpoznawalnym i takim radykalnym, w sensie, no mówiła o tych różnych dziwnych rzeczach, co Unia Europejska nam robi. I się raptem okazuje, że nie ma, tak? Bo Patryk Jaki, jako ten taki zastępujący lider, myśli tylko o sobie. O sobie. Zbigniew Ziobro holował wszystkich swoich kandydatów, gdziekolwiek oni startowali, czy do Parlamentu Europejskiego, czy do samorządu, czy do Parlamentu Krajowego. On zawsze jeździł i robił z nimi kampanię. Cokolwiek o nim powiedzieć, ile złych rzeczy ma na sumieniu, to pracowity to on był. I absolutnie po prostu występował z tymi swoimi kandydatami i walczył o każdy mandat. Teraz oni się chyba trochę do tego przyzwyczaili, że Zbigniew Ziobro im zawsze robił tę kampanię i teraz tak trochę wyglądają bezradnie. Ale mimo wszystko sądzę, że Beata Kempa, jeżeli się ogarnie, no to... Jeżeli się ogarnie. Tak. To powinna zdobyć ten mandat i jedno z dwóch, albo pani Zalewska, albo Michał Dworczyk. Wydaje mi się, że mimo wielkiego zaangażowania Mateusza Morawieckiego w kampanię Dworczyka, jednak będzie to Anna Zalewska. No, Michała Dworczyka fatalnie obciążają, wiesz co, maile, okay, które ale wypłynęły. Anny Zalewską wszystkie... kontenery z PCK. To prawda. Jeżeli się przerzucamy na afery. No tak, ale to Anna Zalewska rzeczywiście mogła wyborcom podpaść, ale Dworczyk podpadł nie tylko wyborcom, ale również kolegom, bo przecież tam różne złe rzeczy. No ale to koledzy nie głosują, tylko wyborcy. No ale mogą zrobić kampanię albo zrobić świństwo, tak? No chyba zerwać już nie zrobią. Zerwać jakiś plakat oj, albo tam, coś już tam. Zatem dla niego to jest trudna sytuacja, dla Zalewskiej zresztą też, ale jak tak słucham właśnie tych wszystkich ludzi, patrzę na tę marną kampanię, to sobie myślę, kto zdobędzie te mandaty. Ale to powiedz mi, dlaczego powiedziałeś, że są listy słabe? Listy są słabe, ponieważ PiS umieścił na listach ludzi, to nie tylko przypadek Jacka Kurskiego, znanych, ale nielubianych. A w tym sensie, w tym to sensie, się zgadzam. To się są zgadzam. Słabe. Mamy tutaj Daniela Obajtka. To jest ten sam kazus. Znany bardzo, ale jest nielubiany. Ale on chyba zdobędzie ten mandat. No, wiesz... Bo to jest, wiesz co, pewnie on jest generalnie nielubiany, tylko nie wiem, czy nie w tym żelaznym elektoracie PiSu, jak oni robili te badania, bo tam zrobili badania, sondaż, że Kurski, Wąsik, Kamiński i Obajtek, to on z tych najbardziej nielubianych wygrywał w tym, że jakby spośród nich wszystkich jest najbardziej lubiany, dlatego, że on się kojarzy podobno elektoratowi PiSu z takim dobrym przedsiębiorcą, no bo jednak paliwo było tańsze. No tak, może i tak, to może wiesz. I tak. Aczkolwiek usłyszałam od jednego z polityków związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy, że jednak Podkarpacie to nie jest jego region, że gdyby startował w Małopolsce, bo stamtąd pochodzi, to by było inaczej, a na Podkarpaciu nie wiadomo. Być może jest to taka narracja, która ma go troszeczkę zdyskredytować, ale na pewno panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są przez część aktywów wręcz znienawidzeni. I jeżeli oni... Marek Suski na pewno nie lubi Jeżeli oni Mariusza mają Kamińskiego. Prowadzić kampanię wyborczą, to muszą mieć z kim prowadzić tę kampanię. A wydaje też mi się, nie za bardzo widać ich kampanię, że no właśnie, że to nie będzie takie proste, żeby kogoś zachęcić do prowadzenia ich kampanii. No, kampanii, tak jak powiedzieliśmy, w ogóle nie widać. Nie wydaje się, żeby politycy byli zainteresowani taką osobistą promocją, co jest dziwne, bo oczywiście żelazne elektoraty pójdą do wyborów i na pewno wybiorą jedynki, najpewniej, bo to tak to zawsze jest. Ale to wszystko jest nastawione właśnie na to, że nie ściąga się żadnych innych dodatkowych wyborców, takich bardziej centrowych, którzy, nie wiem, powiem wprost, myślących, którzy nie lecą w lewo, jak lider gwizdnie w lewo i nie lecą w prawo, jak lider gwizdnie w prawo.
To powiem jeszcze taką śmieszną historię odnośnie tych nielubianych i tutaj wracamy do Jacka Kurskiego, który kiedyś mnie pewnie za to zabije, ale była taka sytuacja, że w momencie, nie, że w momencie jak... Pójdzie siedzieć. No jeżeli zabije, to pójdzie siedzieć. No właśnie. Była taka sytuacja, że zaraz po tym, jak ogłosili te listy, to właśnie Adam Bielan na Nowogrodzkiej siedzi w pokoju z Jackiem Kurskim, no i jeden z pracowników na Nowogrodzkiej mówi, widzę, że atmosfera jest napięta. No i czerwony Bielan i Kurski, no i nagle mówi Bielan tak, słuchaj, ile my tych mandatów możemy zdobyć na Mazowszu? No to on mówi, to skoro widzę, że jest tak źle, no to mówię jeden. Nie na Mazowszu no wiadomo, PiS. Nie, to wiadomo, oczywiście wiedział, że dwa, tylko już myślę tak. Sobie, jak już jest tak źle, to jeszcze trochę dowalej. To dowalej, to kopię. No myślę, że tak. Myślę, że o to w tym wszystkim chodziło. No na Mazowszu PiS zwyczajowo zdobywał dwa mandaty. Jest silniejszy, tam nieszczęsny Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej został zesłany na Mazowsze, a tam Platforma od lat nie zdobywała mandatu na Mazowszu, czyli w tym okręgu podwarszawskim. On podpadł Donaldowi Tuskowi, no kiedyś był oczywiście człowiekiem Grzegorza Schetyny, ale on w jakiś sposób rzeczywiście podpadł, bo ja tego nie rozumiem z takiego punktu widzenia polityka, który tam pracuje. Bo mi mówili dziennikarze europejscy, że on podobno jest bardzo pracowitym politykiem zawsze europejskim. Zawsze był pracowity. I dlatego on się tam dobrze sprawuje w tym europarlamencie, a on go odesłał takie zesłanie, więc tego nie rozumiem. No cóż, niezbadane są wyroki liderów partyjnych. Jarosław Kurski zesłał do jakiegoś dziwacznego okręgu na drugie miejsce Jacka Sariusza Wolskiego, który moim zdaniem jest... Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, ja powiedziałam. Jarosław Kurski. Nie, nie, Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński. Za dużo mówimy o Kurskim. Jarosław Kaczyński zesłał tam Jacka Sariusz Wolskiego na drugie miejsce. Być może on nie weźmie mandatu, a prawda jest taka, że to jest najlepiej przygotowany europoseł ze wszystkich tam tych pisowskich, który sprawami europejskimi zajmował się od połowy lat 90. Ale jak wiadomo, nie liczą się kompetencje, tylko osobiste znajomości. Albo z Donaldem Tuskiem, albo z Jarosławem Kaczyńskim. Ale ja jeszcze tylko dodam, że jeden z byłych europosłów powiedział, że on w ogóle nikomu nie życzy europarlamentu, żadnemu aktywnemu politykowi, ponieważ jeżeli tam się nie bierze rodziny, tak jak na przykład Krzysztof Lisek wziął tam rodzinę, mówi, to te więzi z rodziną się rozpadają, bo dosyć rzadko się ich widzi, a ci politycy po prostu tylko imprezują. No, przepraszam bardzo, tam się mało pracuje, chyba, i tu powiedział, że jest ci Jerzym Buzkiem, który lubi chodzić na te komisje, słuchać tam i to jest właśnie, to tak jak mówisz o Sariuszu Wolskim, że to są tacy ludzie, którzy realnie się tym interesują, tak. Którzy siedzą w tych przepisach i po prostu to ich jakoś fascynuje. Natomiast tacy czynni politycy, którzy nie reszta wiem... Reszta to baluje po tak prostu. Tak mi się wydaje. Takie nie wiem, mamy nie wiem. Wrażenie graniczące z pewnością. To były niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na wprost.pl i w piątek o 14 na Spotify i na YouTubie. Joanna Misiołek i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.